Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. A za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Petre, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Piotr Skarga urodzi się 2 lutego 1536 roku w Olwarczku koło Grójca na Mazowszu. Kiedy miał 8 lat, utracił matkę. Kiedy miał 12 lat, zmarł mu ojciec. Jego wychowaniem i wykształceniem zajęli się starsi bracia. Rodzina nazywała się Skarga. Mówi się, że Jan, dziadek Piotra Skargi, nosił nazwisko Powęski i od folwarku Powąski. Był osobą, która lubiła się kłócić, bardzo często pojawiała się w sądach i w końcu otrzymał przydomek Skarga, który utrwalił się w historiografii i w życiu tej rodziny. Jako 18-letni chłopak został wysłany do Krakowa na studia. Studia mu szły bardzo dobrze. Przeznaczono go do Warszawy na magistra, czyli nauczyciela, ale wkrótce zapragnął zostać księdzem, więc wybrał się do Lwowa i tam w 1564 roku został wyświęcony. We Lwowie bardzo szybko dostrzeżono talent kaznodziejski Piotra Skargi. Kapituła katedralna powierzyła mu obowiązki kaznodziei katedralnego. Skarga spełniał te obowiązki z zapałem, z gorliwością. Zdobył sobie sławę bardzo dobrego kaznodzieja. Dostał robostwo w Rohatynie, stamtąd miał dochody, ale uznał, że nie zasłużył na te dochody, więc zrezygnował. Postanowił wstąpić do nowo powstałego zakonu jezuitów, ponieważ duch tego zakonu mu bardzo odpowiadał. Skarga pałał gorącym pragnieniem wstąpienia do organizacji zwartej, która będzie w sposób programowy broniła Kościoła katolickiego. Być może stało się to pod wpływem spotkania z jezuitami w Wiedniu, gdzie przebywał razem ze swoim wychowankiem Janem Tarnowskim, lub stało się to podczas spotkania z jezuitą houstońskim, Czechem, który w 1564 roku przybył do Polski z zamiarem zorientowania się, jakie są możliwości założenia towarzystwa jezuickiego w Polsce. XVI-wieczna Europa stała się teatrem wydarzeń, które na zawsze odmieniły jej oblicze.
Wystąpienie Marcina Lutra w roku 1517, dające początek reformacji, doprowadziło do kolejnego podziału w Kościele katolickim. Wkrótce w krajach zachodniej Europy doszło do krwawych wojen religijnych. Odpowiedzią na szerzący się protestantyzm stał się założony przez Ignacego Loyolę w 1540 roku zakon jezuitów. To był przede wszystkim zakon wtedy w XVI-XVII wieku, który wierzył w to, co robi, to, co ma robić, to podstawa. Poza tym, który doskonale jak gdyby zorganizował formację nie tylko duchową, ale intelektualną. U początków reformacji Kościół nie był w najlepszej kondycji duchowej, moralnej i intelektualnej. Powstanie zakonów jezuitów stworzyło dobrą atmosferę do tego, by Kościół wszedł na wyższy poziom. Piotr Skarga wstąpił do zakonu Towarzystwa Jezusowego razem ze swoim towarzyszem, diakonem Szymonem Wysockim. W październiku 1568 roku opuścił Lwów, nie mówiąc nikomu, że udaje się do Rzymu z zamiarem wstąpienia do jezuitów. Zamiar ten zrealizował właśnie w Rzymie. Jest opowieść, że gdy jechał do Rzymu, po drodze wstąpił do jednego z heretyków, długo go przekonywał, no niestety nie udało mu się, więc pożegnał się, odjeżdżał już. I ten za nim wysłał służących, żeby przestraszyli konia, żeby Skarga ewentualnie wpadł do rzeki. Ale pomyślał sobie przy tym tak, że co to za wiara, która się ucieka do przemocy. I dlatego wysłał następne sługi, żeby Skargę z powrotem zaprosili, porozmawiał z nim i nawrócił się. Moment, w którym Skarga wstępuje do nowicjatu jezuitów, to moment największego rozkwitu, pobożności i świętości życia jezuickiego. Przyjmuje go generał, ówczesny generał zakonu jezuitów, święty Franciszek Borgiasz. Papieżem jest wówczas święty Pius V, a wstępuje do zakonu jezuitów na krótko po śmierci świętego Stanisława Kostki. Warto wspomnieć również i o tym, że Skarga, jako kapłan wstępujący do jezuitów, zostaje mianowany przez świętego Piusa V pierwszym spowiednikiem w Bazylice świętego Piotra, pierwszym polskim spowiednikiem w Bazylice świętego Piotra. Zamiast 2 lat nowicjatu odbył tylko pół roku nowicjatu. Przełożeni zakoni uznali, że jest kapłanem wielkich cnót, wielkiej pobożności i resztę czasu Skarga spędził na studium w Rzymie. Poznawał jeszcze głębiej Pisma Ojców Kościoła oraz pogłębił znajomość łaciny klasycznej. Dostał pozytywną bardzo opinię, że posiada dar wymowy i dar zjednywania sobie ludzi. I potem te lekcje wyciągnięte w Rzymie wykorzystywał w późniejszej działalności. Po nowicjacie wrócił do Lwowa, rozporządził swoim majątkiem i zaczął pracować już jako jezuita. Jego marzeniem było dostać się do Poznania i uczyć w szkołach jezuickich, ale przełożeni uważali, że jest zbyt dynamiczny i obrotny, że szkoda go na taką sobie zwyczajną posadę belfra, więc wysłali go do Pułtuska. Bardzo ciężkie warunki w tym Pułtusku, ale Skarga potrafił przeżyć, te wszystkie przeszkody jakoś przełamać. Powoli, powoli Skarga tam założył kolegium i szkoły jezuickie, które powoli się tam rozrastały. Piotr Skarga wrócił do praktycznie nowego państwa. W miejsce korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstała na mocy Unii Lubelskiej Rzeczpospolita Obojga Narodów. Było to wówczas największe państwo nowożytnej Europy. Rzeczpospolita, w której żył ksiądz Piotr Skarga, więc przełom XVI-XVII wieku,
Rzeczpospolita jeszcze ciągle mocarstwowa, to jest państwo, którym panują tacy królowie, no król wojennik, jak wtedy mówiono, Stefan Batory i Zygmunt III Waza, który no, sam osobiście wielkim wodzem nie był, ale za jego panowania nasze wojska z powodzeniem toczyły wojny i z Turkami, i z Moskwą. Rzeczpospolita była nie tylko wielka i wspaniała swoimi rozmiarami terytorialnymi. Była wielka wolnością swoich obywateli i ich aktywnością obywatelską. Po śmierci Zygmunta Augusta i krótkim panowaniu Henryka Walezego, królem Rzeczypospolitej został w 1576 roku Stefan Batory. Nowy król szybko przeciwstawił się ekspansji cara Iwana Groźnego, rozpoczynając zwycięskie wojny z Moskwą. Jednym z kluczowych momentów wyprawy Batorego było oblężenie Połocka. Królowi towarzyszył wtedy Piotr Skarga. Padł jakiś pocisk do namiotu, gdzie Skarga siedział z Batorym przy kolacji i Skarga miał powiedzieć do Batorego: o, zapraszają nas Moskale jutro do siebie na kolację. I rzeczywiście nazajutrz zamek został zdobyty. Król Stefan Batory cenił Piotra Skargę. Cenił go jako kaznodzieję i dobrego organizatora. Kiedy zdobył Połock w sierpniu 1579 roku, powierzył mu obowiązki utworzenia nowego kolegium na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej. Było to trudne przedsięwzięcie. Piotr Skarga musiał pokonać opory nie tylko kleru prawosławnego, ale również Kalwina, dorohoestajskiego, który sprzeciwiał się jak mógł planom królewskim i planom Piotra Skargi. Kiedy w 1581 roku Skarga otworzył kolegium, miał zaledwie 5 uczniów. I takie były początki tego kolegium, które później stało się sławne na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, a w okresie białoruskim, czyli na przełomie XVIII-XIX wieku, było nawet akademią. Jezuici mieli tę zasługę ze Skargą na czele, że oni starali się nauczać ludzi wiary katolickiej w tym języku, jakim oni się posługiwali. Więc uczyli się po łotewsku, uczyli się po litewsku, uczyli się po białorusku i starali się, kaleczyli pewnie ten język i tak dalej, ale uważali, że to jest właściwa droga. Przełożeni skierowali Skargę do Wilna. W stolicy Litwy Piotr Skarga początkowo był wicerektorem, a później w 1579 roku stał się pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej. Było to zasługą króla Stefana Batorego, który w porozumieniu z papieżem Grzegorzem XIII podniósł kolegium wileńskie do rangi akademii. Traktował Rzeczypospolitą jako całość, czyli Polska była tylko częścią tej, to była korona, ale Litwa, Ruś była równie ważna, także jemu chodziło o całość Rzeczypospolitej, a nie tylko o tę część, która się nazywała częścią polską. Więc w tym sensie nie był, można powiedzieć, nacjonalistą, tylko był państwowcem. Z Wilna przeniósł się do Krakowa. Twierdził, że w Krakowie język polski jest dużo lepszy i on musi się jeszcze w tym języku wyćwiczyć. Obok pracy kaznodziejskiej także zajął się tą pracą pisarską. Skarga był znany przez cały wiek XVII i XVIII jako autor żywotów świętych, które były popularną lekturą także w XIX stuleciu, również wśród młodzieży czy nawet dzieci. Umiał barwnie pisać, także zachęcał ludzi do czytania, a trzeba powiedzieć, że wtedy tej literatury lekko czytających się było bardzo mało. Pod tym względem Kościół oddziaływał na wyobraźnię, a Skarga był wierny dewizie jezuitów, przez oczy do duszy. W
1587 roku królem polskim został brany Zygmunt III, Waza. Skarga stanął po stronie Zygmunta. Kiedy Zygmunt odniósł zwycięstwo pod Byczyną nad Habsburgiem, Maksymilianem i jego zwolennikami, skarga wygłosił okolicznościowe kazanie. Tego też roku został powołany przez Zygmunta III na swojego nadwornego kaznodzieję. Instytucja kaznodziejów królewskich staje się czymś trwałym na dworze monarszym w Polsce, no właściwie w epoce królów elekcyjnych. Oczywiście musiał mieć zaufanie monarsze, dar wysłowienia się, no i jednak sposób mówienia w ten sposób, żeby nie zadrażniać słuchaczy. Towarzyszył królowi jego dworowi oraz głosił kazanie. Zygmunt III niewątpliwie doceniał talent oratorski skargi, chętnie słuchał jego kazań i też cenił jego dyskrecję oraz okazywane wsparcie. Próby wzmocnienia władzy królewskiej i usprawnienia państwa przez Zygmunta III Wazę spotkały się ze zdecydowanym oporem szlachty, co wkrótce doprowadziło do wybuchu rokoszu zebrzydowskiego i wygranej przez króla bitwy pod Guzowem. Piotr Skarga zdecydowanie stanął po stronie króla, piętnując w swoich kazaniach tą część szlachty, która złotą wolność traktowała jako pretekst do dbania o prywatne interesy. Ta miła matka podała wam złotą wolność. Iż tyranom nie służycie, jedno bogobojnym panom i królom, które sami sobie obieracie. Samiście tyle sobie tyranami, gdy praw nie wykonywacie. A do sprawiedliwości fałszywą wolnością, albo raczej swowolnością, przeszkody sami sobie czynicie. Szlachta uważała, że Polska jest przodującym krajem w Europie. Szlachta uważała, że Europa jest przodującym kontynentem na świecie. To szlachta była na szczycie szczytów. To była megalomania. Tak jak człowiek wejdzie na wyżyny szybko, to mu się może w głowę zakręcić. I ona, tak mówiąc szczerze, nie była przygotowana do rządzenia. Sejmy, które miały być dla was lekarstwem na wszelkie Rzeczypospolitej choroby, wiatr się wam obróciły. O przezacni panowie moi, tak długi czas tu siedzicie i nic nie zrobiliście. Wiele siejecie, a mało użynacie. Na pobory wasze narzekacie, a tu większe utraty na tym zamieszaniu podejmujecie. Co we dnie zrobiliście, to się w nocy obali i błogosławieństwa żadnego z waszych rad i sejmów nie ma. Jeśli czytamy jego kazania sejmowe, jeśli spoglądamy na to, co pisał o Konfederacji Warszawskiej, jeśli spojrzymy również na jego żywoty świętych, no to odnajdujemy pewien model władzy. Jednostka góruje i dominuje nad całą zbiorowością, nad całą wspólnotą. A więc ten jeden, który władzę sprawuje w porządku ziemskim, jest jak gdyby odwzorowaniem tego porządku wyższego. Ale ta władza tego jednego, tego, którego określamy mianem monarchy, nie powinna być władzą sprawowaną wbrew poddanym, wbrew rządzonym. Co więcej, ten, który tę władzę sprawuje, powinien tę władzę sprawować dla dobra ogółu i wedle pewnego ładu i porządku, który jest wcześniejszym niż istnienie pojedynczego człowieka. Mimo że był kaznodzieją królewskim, nie chciał mieszkać na Zamku Królewskim, wolał miejsce w zakonie jezuitów, przy nowicjacie, gdzie żył bardzo skromnie, bardzo ubogo. W swoim pokoju miał dosłownie biurko i klęcznik i Pismo Święte. Natomiast właśnie ta jego ubogość, to życie ubogie przekładało się też na to, że był otwarty na ubogich. Tworzył właśnie dzieła charytatywne, które do tej pory trwają. A więc miał takie właśnie, taką, ja bym to nazwał, spójność tego, co myślał, z tym, co czynił. Arcybractwo Miłosierdzia powstało w 1584 roku. Założył je ksiądz Piotr Skarga, znany jako autor kazań sejmowych, jako wybitny patriota.
Mniej znana jest na pewno jego działalność charytatywna, a właściwie ta działalność charytatywna, którą on rozpoczął, trwa nieprzerwanie do dzisiejszych czasów. Tutaj na plafonie jest tak w symboliczny sposób przedstawione założenie Arcybractwa Miłosierdzia. Mamy tutaj księdza Piotra Skargę, który obejmuje ręką Magdalenę, żonę stolarza, która z trojgiem dzieci zwróciła się do niego z prośbą o pomoc, dlatego że była w strasznej nędzy. Tą informację zapisano w pierwszej księdze Arcybractwa Miłosierdzia, czyli jest to informacja prawdziwa. Z inicjatywy królewskiego kaznodziei powstały także skrzynka świętego Mikołaja zbierająca datki na posagi dla ubogich panien, bank pobożny udzielający korzystnych pożyczek pod zastaw najbiedniejszym mieszkańcom Krakowa oraz Betania świętego Łazarza powołana do opieki nad chorymi. Jeśli chodzi o tę działalność charytatywną, jest jakoś ona na uboczu, mało znana, a ona jest naprawdę olbrzymia i tu wiele serca Skarga włożył, bo przecież nie tylko założył w Krakowie, ale założył i w innych miejscowościach. No i zawsze dla niego troska o biednych była wielką sprawą, dlatego też przecież w szeregu kazaniach mówi o tym miłosierdziu. Chce tedy Pan Jezus, abyśmy twarz Ojca naszego niebieskiego na sobie mieli. To jest, abyśmy byli miłosierni, jako Ojciec nasz niebieski miłosierny jest. Bo się do nas nie przyzna, gdy tej twarzy swej na nas nie ogląda. Rzecze nie moje to dzieci tak okrutne i niemiłosierne. To moje, które nad nędzą ludzką boleją, a wnet ją odganiają, jeśli mogą. Kazania sejmowe rzeczywiście były kierowane do senatorów, do szlachty zebranej na Sejm, a więc także do posłów na Sejm. Od nich zależało to, jakie będą ustawy. I teraz Skarga dlatego te kazania głosił, żeby uchwalano odpowiednie ustawy. Bo jeżeli prawo będzie chore, to i państwo będzie chore. Sądzę, że na czoło z punktu widzenia czytelnika w XXI wieku kazań sejmowych wybija się kazanie o ojczyźnie, które wskazuje, jaką wartością jest posiadanie własnego państwa, jakie swobody ono daje i jaki dobrobyt stwarza obywatelom i jak istotną cechą jest jego obrona, gdy nieprzyjaciel zagrozi, że każdy szanujący się przede wszystkim szlachcic powinien być rycerzem występującym w obronie wspólnej ojczyzny. Skarga zaczął zresztą pierwszy używać sformułowanie ojczyzna. Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A któraż jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna, od której imię dobre macie. I wszystko, co macie, od niej jest. One miłując, sami siebie miłujecie, a nie utracicie. Wiary nie dochowując, sami siebie zdradzacie. Kazania księdza Piotra Skargi rzeczywiście robiły duże wrażenie. Jak on sam mówi, unikał jakichś oratorskich zwrotów, żeby się tylko przypodobać, natomiast usiłował mówić rzeczowo. Bardzo często używał przykładów z Pisma Świętego, także jego kazania są po prostu ozdobione jakby kwiatami, tymi aluzjami do Pisma Świętego, szczególnie Starego Testamentu. W kazaniach sejmowych na przykład używał takich zwrotów, bych był Jeremiaszem. Wziąłbych garniec gliniany i uderzyłbych nim o ścianę, mówiąc, tak was, Pan Bóg pogruchoce, jako ten garniec. W kazaniach sejmowych Skarga przeprowadził pewnego rodzaju diagnozę chorób Rzeczypospolitej. To są prywata, że ktoś dba tylko o swoje sprawy, a nie dba o sprawy Rzeczypospolitej. Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży. A do obrony okrętu nie idzie i mniema, że się sam miłuje.
a on się sam gubi. Bo gdy okręt tonie, obrony nie ma, utonąć musi. Potem piętnuje niezgodę, zwłaszcza widzi niebezpieczeństwo w rozbiciu religijnym. To nasze Królestwo Polskie na wierze się osnowało i już 1000 lat na tym fundamencie stoi. Teraz przychodzą herezyje i bezbożności. Na wiarę świętą i na kapłaństwo Chrystusa jady ostre i nieprzyjaźnie rzucają. Wilcy do baranów, a lwi do owiec przystąpili. To, co współcześnie uważa się za wielki atut ówczesnej Rzeczpospolitej, a więc fakt, że stanowiła ona swoistą mozaikę kultur i religii, było także jej słabą stroną, a nawet mogło stać się powodem jej upadku. I świadomość tego miał ksiądz Piotr Skarga. Wiadomo było, że Moskwa popiera prawosławie, że król zarówno Batory, jak i Zygmunt III Waza popiera katolicyzm. Więc tu było duże napięcie między Moskwą a Polską i innymi krajami katolickimi. Wprawdzie wcześniej już były próby na soborach, zwłaszcza we Florencji, pojednania kościoła wschodniego z zachodnim, ale one nie przyniosły specjalnego, głębszego skutku. Tymczasem Skarga, ale także i inni stwierdzili, że nie ma co zmuszać ich do przechodzenia na łacinę. Wystarczy, że będą te same prawdy wiary i że będą uznawać papieża. Ta myśl, żeby nie odbierać obrządku, ale związać ich z papieżem, no była szczęśliwa. I wielu biskupów rzeczywiście tę myśl podjęło, wschodnich, i tak się zaczęła ta unia, tak zwana Unia Brzeska. Niestety Rzeczpospolita nie była w stanie konsekwentnie wcielić w życie idei Unii Brzeskiej. Nadal wpływowi pozostali dyzunici, czyli ci, którzy nie zaakceptowali postanowień Unii. Jak słusznie zresztą przewidział ksiądz Piotr Skarga, to właśnie stało się jedną z przyczyn późniejszego upadku Polski. Od tego czasu bowiem Moskwa zaczęła wtrącać się w wewnętrzne sprawy Polski, sprawy Rzeczpospolitej, pod pozorem ochrony interesów wyznawców prawosławia. Szczęśliwe też jest królestwo, w którym jest sprawiedliwość, a każdy przy swoim zostaje, a krzywdy nie cierpi. Bo fundament jest każdego zgromadzenia i sąsiedztwa sprawiedliwość. Tego nie ma żadne królestwo, w którym herezyje się podnoszą. Bo z natury swej każdy heretyk na katoliki jadowity jako wilk na owce. Wnet, gdzie mogą, odejmują katolikom kościoły i nadania ich starożytne i sprawiedliwe. Wyganiają je i z majętności łupią. I żadnego im miejsca dla ich nabożeństwa nie zostawują. Niektórzy obrońcy reformacji, którzy utożsamiają niemal się z ideałami reformacji w pełni, zarzucają Skardze język pogromowy, wzywanie właśnie do takiej walki brutalnej, często zapominając, że ta druga strona protestancka używała częstokroć nie mniej ostrego języka, mając na celu wytępienie katolicyzmu w Polsce i papieżników, jak to wtedy mówiono. Może warto przypomnieć obok stosy zapalane przez protestantów. Stosy, realne stosy, na których palono katolików. Jeśli chce się odtworzyć realny obraz tamtej historii, można sięgnąć do źródeł i wtedy zobaczymy obraz zupełnie inny od tych prostackich klisz, którymi posługują się dzisiejsi ideologowie postępu i antykatolicyzmu. Skarga był pragmatykiem, był realistą i nie podawał sposobów, w jaki można w Polsce doprowadzić do zapanowania tej jednej władzy wiary rzymskokatolickiej. Więc on tylko sądził, że główna rzecz
to jest perswazja, a poza tym mówił, że heretystwo złe, ale krew nasza, rodzima. Mówił tak, trzeba skłonić ich do przyjęcia katolicyzmu, ale nigdzie nie mówi, trzeba ich skazywać na więzienie, trzeba ich posyłać na stos. Ksiądz Skarga jako postać wyrazista, jednoznaczna, jako zdecydowany obrońca porządku katolickiego musiał doczekać się ataków na swoją osobę. Oczywiście ataki wychodziły głównie ze środowisk protestanckich. Najechał na niego kalwinista Albert, sługa wojewody. Docisnął go do ściany i już trzymał ręką za rękojeść jakiejś szabli czy sztyletu. Wydawało się, że już to jest koniec życia Skargi. Ale zbiegli się ludzie i wtedy ten człowiek najpierw pogłaskał Skargę po policzku, a potem go uderzył. Doniesiono to zarówno biskupowi, jak i wojewodzie, że Skarga został znieważony. Groziło to odcięciem ręki. Ten Albert przyszedł do Skargi, prosząc, żeby mu wybaczył. I Skarga wtedy go uścisnął, pocałował w czoło i stwierdził, że przebacza mu i nie chce, żeby mu wyrządzono jakąkolwiek szkodę, żeby go ukarano, więc nie życzy sobie żadnej kary. Po prostu cieszy się, że jakby ta napaść była dla niego raczej zaszczytem. Nie brak świadectw współczesnych w Skardze, że cieszył się ono opinią świętego. I rzeczywiście, śledząc życiorys Piotra Skargi, widzimy, że prowadził on życie głęboko duchowe, był zjednoczony z Bogiem, praktykował w stopniu heroicznym cnoty, opiekował się biednymi, chorymi, więźniami. Jednym z bardzo serdecznych przyjaciół Piotra Skargi w zakonie był Marcin Laterna, który w 1598 roku udał się u boku króla Zygmunta III do Szwecji. Ta wyprawa króla Zygmunta III okazała się klęską i w czasie tej wyprawy Marcin Laterna stracił życie z rąk protestantów. Na wieść o śmierci serdecznego przyjaciela Skarga wyraził swój ból i wyraził również pragnienie męczeństwa. Pisał, że właśnie także i on chciałby oddać życie za wiarę i ojczyznę, ale widocznie Bóg tego nie żądał od niego w tym momencie. Do księgi jubileuszowej przetłumaczyłem 16 listów księdza Piotra Skargi z łaciny na język polski. Widać z tych listów, że on jest po prostu, jego rozsadza gorliwość i chęć działania. I natrafia wszędzie na przeszkody. Nie zraża się. Te przeszkody przełamuje. Wszystko robił dla chwały Bożej. Skarga umierał bardzo pobożnie. Do tej śmierci przygotowywał się wyjątkowo długo. Mówi się, że w ostatnich miesiącach pisał traktat o cnotach chrześcijańskich. Między innymi wykonał także świecę, którą przekazał do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. I ta świeca miała zgasnąć w momencie jego śmierci. Oto idzie pod ziemię ozdoba jedyna zakonu tego i ojczyzny. Godzieneś był dłuższego wieku, Nestorze nasz polski. Przepowiednie królewskiego kaznodziei spełniły się już w kilkadziesiąt lat po jego śmierci. Potop szwedzki roku 1655 oraz zdrada części polsko-litewskiej magnaterii doprowadziły do pierwszej próby rozbioru Rzeczypospolitej, obnażając tym samym słabość państwa. To wtedy, podczas ślubów lwowskich, król Jan Kazimierz zawierzył losy rozrywanej ojczyzny Matce Bożej. Po szczęśliwym wypędzeniu wrogów z kraju szybko zapomniano o przestrogach księdza Skargi.
Głosicieli reform państwa atakowano i oskarżano o plany wprowadzenia w Rzeczypospolitej absolutyzmu. Posądzano o to także opowiadających się za umocnieniem władzy królewskiej jezuitów. Za jezuitami stosunkowo szybko zaczyna ciągnąć się taka czarna legenda, która z biegiem dziesięcioleci będzie coraz bardziej rozbudowywana, że jezuici to jest taka tajemna siła, która ma swoje plany, które mniej więcej sprowadzają się do tego, żeby rządzić Kościołem, a za pośrednictwem Kościoła światem, i wykorzystują do tego celów wszelkie dostępne środki, nie cofając się także przed rozlewem krwi, ale głównie działają zakulisowo. Ksiądz Skarga jak gdyby był w tym kontekście także interpretowany przez współczesnych sobie krytyków i także w późniejszych latach był, można powiedzieć, wrzucany do tego jednego worka właśnie Towarzystwa Jezusowego jako symbolu nienasyconej ambicji nie tylko do odwrócenia dzieła reformacji, ale wręcz do panowania nad światem. Zrodziła się pewna bardzo perfidna plotka dotycząca już nie tyle poglądów księdza Skargi, ale okoliczności związanych z jego śmiercią. A mianowicie mówi ona, że ksiądz Skarga miał być pochowany w letargu. Fakt ten rzekomo miałby przeszkadzać w rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego księdza Skargi, bo jak wiadomo, gdybyśmy nie znali tych ostatnich chwil życia Skargi, no moglibyśmy wtedy przypuszczać, że Skarga nie umarł świątobliwie, w związku z czym to jest jakaś przeszkoda. No dlaczego nie umarł świątobliwie? Ano, mogłoby się okazać, że Skarga buntował się, umierając w niesamowitych mękach w tej trumnie. Trumna kilkadziesiąt lat już po śmierci księdza Skargi była otwierana i wówczas nie widziano żadnych śladów, przynajmniej nie przekazano żadnych informacji na temat tego. Skarga był w jakiejś dziwnej pozycji pochowany. Kolejne badania przeprowadzane na szczątkach księdza Skargi również nie zawierały informacji o rzekomych śladach pochowania w letargu. Informacja czy jakaś plotka o tym, że ksiądz Piotr Skarga miał umrzeć w letargu, to są czasy XX wieku, na pewno, nie wcześniej. Wiemy z badań po śmierci księdza Piotra Skargi w kilkadziesiąt lat i później jego szczątków, że nic takiego nie zostało zapisane, nie stwierdzono. Ja sobie nie wyobrażam jako ksiądz, że plotkę można pogodzić z żywym kultem. Do miejsca, do trumny nie przychodziliby ludzie bieżący, będąc przekonani, że ten, który tam spoczywa, nie umarł w opinii świętości. I mimo, że nie jest ogłoszony jeszcze beatyfikowanym czy świętym, traktują go jako sługę Bożego i proszą o jego wstawiennictwo w swoich modlitwach. Do tematu procesu beatyfikacyjnego księdza Piotra Skargi wracano wielokrotnie, choćby nawet przy okazji roku jubileuszowego 300. rocznicy jego urodzin w 1936 roku. Wtedy Zofia Kossak-Szczucka wniosła taką propozycję, żeby rozpocząć proces beatyfikacyjny. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem, ale właśnie znowu nastał czas wojny, później czas komunizmu i ta idea upadła. I ona wraca znowu, wraca pomysł beatyfikacji księdza Piotra Skargi ze środowisk tych arcybractwa miłosierdzia, jezuici zaczynają o tym myśleć, kuria krakowska również, więc prawdopodobnie ta myśl będzie pociągnięta dalej i być może wreszcie rozpocznie się ten proces, będzie jakaś realizacja. Kult Skargi się zaczyna właściwie po schyłku XVIII stulecia. W 1792 roku następuje wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja i wówczas episkopat wydaje list pasterski wzywający do obrony ojczyzny i powołujący się na Skargę, który proroczym duchem przewidział zagrożenie, jakie Polska przeżywa, i powołujący się na kazania Zenona.
Ustawicznie mury Rzeczypospolitej się rysują, a wy mówicie to nic. Nie nic. Polska nie rządem stoi, tak. Lecz gdy się nie spodziewacie, upadnie i was wszystkich zakryje i potłuczy. Później ten kult podsyca Mickiewicz swoimi wykładami paryskimi, no, rozpłomienia malowidło Jana Matejki, kazanie sejmowe, skargi, ale równocześnie ze skargi w drugiej połowie XIX wieku czerpano nie tylko przekonanie, że Polska upadła na skutek grzechów wewnętrznych, jeżeli upadła na skutek grzechów wewnętrznych, to może się odrodzić, bo możemy sami powstać, a nie tylko na skutek przemocy nieprzyjaciół, ale czerpano przekonanie, że jeżeli powstanie z tych grzechów, to równocześnie będzie możliwe odzyskanie niepodległości. Księdza Piotra Skargi wywarła duży wpływ na zainteresowania literackie Karola Wojtyły. Już w czasie studiów polonistycznych zapoznał się z kazaniami sejmowymi i wracał do nich w swojej twórczości literackiej. Przede wszystkim w dramacie Jeremiasz. Dramacie, który rozgrywa się jakby na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to płaszczyzna Starego Testamentu, proroka Jeremiasza, który ostrzega swój naród, naród wybrany żydowski przed niebezpieczeństwem niewoli babilońskiej. Z drugiej strony ksiądz Piotr Skarga, kaznodzieja sejmowy, pojawia się w twórczości Karola Wojtyły jako ten, który jest głosem sumienia. Do postaci Piotra Skargi powracał Karol Wojtyła również jako papież. Wtedy, kiedy przemawiał w polskim parlamencie, przypomniał te ostrzeżenia, jakie postawił Piotr Skarga w swoich kazaniach sejmowych. Pragnę przypomnieć w tym miejscu kazania sejmowe księdza Piotra Skargi i jego żarliwe wezwanie skierowane do senatorów i posłów pierwszej Rzeczypospolitej. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. Bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Skarga był człowiekiem wielkich idei i wartości. Nie zadawalał się byle czym. Można powiedzieć, że wykorzystywał swoje talenty dla dobra innych, dla dobra wspólnego, dobra ojczyzny, zgodnie z zasadą świętego Ignacego, że dobro im bardziej powszechne, tym bardziej boskie. A więc był Skarga człowiekiem spójnym w swoim działaniu i przepowiadaniu. Karmił innych tym, czym sam żył. Jego testament jest ciągle aktualny, zwłaszcza dotyczy on Rzeczypospolitej, jej przyszłych losów. Skarga nie pozostawia obojętnych, nie powinien pozostawić obojętnych. Zwłaszcza rządzących, ale również takich zwykłych ludzi, którzy chcą budować przyszłość Rzeczypospolitej. Was Pan Bóg podniósł na wysokie urzędy nie dla was, abyście swoich pożytków pilnowali, ale dla ludu, który wam Pan Bóg powierzył, abyście nam sprawiedliwość i pokój, który od Pana Boga bierzecie, spuszczali. Toć są głosy i wołania ich do was, zmiłujcież się nad nimi. Miłujcież ojczyznę tę swoją i to Jeruzalem swoje, to jest koronę i Rzeczpospolitą.